Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na... Analizę partii, w której to 11-letni Kasparow wygrał swoją pierwszą partię z arcymistrzem, tylko że ta partia była rozgrywana w symultanie, zaznaczam, no ale myślę, że jak na 11-latka to i tak duży wynik. Końcówka może być nieco zaskakująca, no ale zacznijmy od początku. Jego przeciwnikiem, Kasparowa przeciwnikiem, był Juri Awerbach wówczas. 52-letni arcymistrz, który do dziś dzień żyje, ma 99 lat. Wymyślił bardzo ciekawy system Awerbacha w obronie królewsko-indyjskiej białymi. No i tutaj ta partia była grana w 1974 roku. Zapraszam do analizy. Kasparow zagrał e4, no kiedyś grał Kasparow e4, chyba w ogóle był dwuręcznym szechistą, że tak się wyrażę, e4, d4, wszystko miał w garści, można powiedzieć. e5 odpowiedziały czarne, Kasparow zagrał skoczkiem na f3, skoczek c6, goniec b5, czyli partia hiszpańska, posunięcie a6, goniec wybił skoczka, pionek wybił, no właśnie Wybicie y, okazuje się, że też jest możliwe jak najbardziej, po prostu białe wybierają troszeczkę spokojniejszy i bardziej zamknięty charakter pozycji. W tej sytuacji białe zrobiły roszadę. I Hetman zagrał na D6. Niech nas nie zdziwi to posunięcie Hetmanem na D6, gdyż jest to ruch jak najbardziej teoretyczny. Można zachować się również inaczej, grając na przykład goniec na G4. Takie ciekawe posunięcie. No, gra, no też goniec E6. No, tutaj e, oczywiście jakieś tam D4 wchodzi i tak dalej. Dobrze, ale zajmijmy się partią, bo partia e, myślę, że tutaj jest dla nas bardziej istotna. E, Hetman D6, posunięcie na D3. Ja czasem się tak rozwlekam, wybaczcie. No, jak już się zapomnę, to mogę tutaj. Tutaj bez liku tych wariantów, rozszerzać te warianty, ale to nie o to chodzi. F6 ze strony czarnych i goniec na E3, czyli takie bardzo poprawne wyprowadzanie figur jak na 11-letniego szachistę. Posunięcie C5, zobaczcie, że tutaj czarne ustawiają pionki na czarnych polach przeciwko goń gońcowi, który jest czarnopolowy, ale właśnie są dwie drogi Gry przeciwko gońcowi Albo ustawiamy pionki na białych polach No praktycznie wszystkie Żeby goniec nie mógł nam ich zaatakować Albo zrobimy wręcz odwrotnie Czyli na czarnych polach Aby tego gońca bardziej ograniczyć Tutaj Kasparow zagrywa dosyć ciekawe posunięcie Twórcze No i to jest taki ruch Który nieco może zaskoczyć Skoczek z F na D2 no Posunięcie nie jest złe, to ma konkretne plany. Przede wszystkim te skoczki, no z B1 jeszcze nie wyszedł, ale te skoczki mają zamiar podziałać na skrzydle hetmańskim na polach C4C3. I to się dobrze układa, z tego względu, że też białe mają w zanadrzu takie zagranie jak F4. Goniec E6 ze strony czarnych. I skoczek na C4 od razu. Myk polega na tym, że jakby czarne zbiły tutaj skoczka, pionek by wybił, i wymiana Hetmanów by nastąpiła. No to biały mi się gra myślę, że bardzo przyjemnie, z tego względu, że właśnie goniec uderza w pionki stojące na czarnych polach. A widzimy, że tu głównie pionki białych w centrum są na białych polach, dzięki czemu czarny goniec nie jest w stanie ich zaatakować. A widzimy, że też jest nieźle poblokowany w tej sytuacji, dlatego tak też nie poszło. I po skoczek C4 Hetman zagrał na D7, i w tej sytuacji, no jak to stary wy. Jadacz, można powiedzieć, w tym, w tym wypadku młody, wyjadacz, jedenastolatek, gra posunięcie A4. Jakże to jest dojrzałe posunięcie, i może nie tyle, co ta partia tutaj powala na kolana w tym momencie, to sposób myślenia jedenastoletniego szachisty jest bardzo perspektywiczny i naprawdę dojrzały. Posunięcie A4 przede wszystkim zapobiega posunięciu B5. To, to się wydaje proste, ale często o takich ruchach zapominamy. Dzięki analizom, oczywiście sobie przypominamy. Roszada ze strony tutaj Awerbacha, posunięcie skoczek na C3 i skoczek zagrywa na e 7 no, Ten ruch jest nieco błędny, możliwe, że podczas symultany Awerbach po prostu się pomylił, chociaż nie jest to jakiś ruch super przegrywający, tylko że tutaj e, można by było zagrać coś innego. No powiedzmy, czarnych pozycja według silnika jest przyjemniejsza ze względu prawdopodobnie na parę gońców. No, goniec E6 jest dobry. Plan prosty, na przykład posunięcie B6, żeby przytrzymać piona, można próbować grać na przykład H5, G5 i najeżdżać tutaj troszeczkę na przeciwnika, ograniczać go na skrzydle królewskim. Jednakże Awerbach zagrał skoczek E7, no i właśnie Kasparow zbił po prostu pionka. Co się może wydawać, że jest posunięciem dobrym, tylko że tutaj tak naprawdę pozycja według silnika jest równa. Ja nie potrafię wyjaśnić dlaczego. No, bo nawet mi się nikt w tym momencie nie pomoże. pion to pion, ja bym się z tego pionka cieszył, więc przypuszczam, że tutaj chodzi głównie też o bicie na C4, co właśnie w partii następuje, lecz po tym posunięciu, oczywiście, białe wybijają i Hetman na C6. Wydawałoby się, że tutaj Awerbach miał to może też przemyślane. No, bo widzimy, że przecież wieża atakuje Hetmana, Hetman teraz atakuje gońca, no i jest tak troszeczkę nieprzyjemnie. Jednakże. Jest posunięcie, które tutaj ratuje całą sytuację. Oczywiście hetman g4 z szachem. No, jeżeli tego szacha nie było, to białe by traciły figurę. Tutaj jest ruch f5 od razu zamykający pozycję. Pionek wybija na f5, h5. Jeszcze tego hetmana próbuje awerbach no, odgonić, ale jest hetman h3. Trzeba się trzymać tutaj na tej diagonali h3. C8 z tego względu, że istnieje posunięcie F6, no bo tutaj zauważmy cały czas, wisi goniec. No i teraz tak nastąpiło: Hetman wybił posunięcie F6, król B8, bo był szach. Wiadomo, wybić skoczka należy, goniec wybija. No i posunięcie po raz kolejny, posunięcie bardzo dojrzałe. Pozycja białych jest lepsza. Tu się wszystko zgadza: jest pionek więcej, lepsza pozycja z tego względu, że pionki są na białych polach. I gdzie to posunięcie takie dojrzałe zagrywa Gary Kasparow? Wówczas, jedno, jedenastolatek, przypominam, posunięcie B3. Niezwykle mi się ten ruch podoba. To jest taki naprawdę y, klasyczny przykład, y, że tak powiem, dojrzałego szachisty. No w tym wypadku, wiadomo, y, Kasparow jeszcze nie był. Arcymistrzem, a już potrafił zagrywać takie posunięcia, i to naprawdę zaprocentowało, jak wszyscy wiemy w historii, był wspaniałym, szachistą mistrzem świata. Wieża zagrała na D4, wieża zagrała na A1 i goniec na F6. Mogłoby się wydawać też, że ta pozycja jest bardzo taka stabilna dla czarnych, goniec tutaj dobrze pilnuje i tak dalej, ale symultana rządzi się swoimi prawami. Kasparow w tym momencie no, wybił wieżę na D4. No, szybkie wymiany, pionek Więcej naturalna, zrozumiała rzecz. Pionek wybił na D4, skoczek D5 z próbą zdjęcia gońca, oczywiście. I Hetman zagrywa na C6. Znaczy, zdjęcie gońca to jest jedno, ale skoczek na D5 po prostu jest aktywny. Bez komentarza, bo to chyba proste. I w tej sytuacji tutaj wieża zagrywa na E1 i wieża E8. Powoli widać, że awerbach tutaj godzi się z wymianą figur. No ale cóż mu innego pozostaje, skoro ta wieża była aktywna i stara się tę wieżę wymienić. Jedyna jakaś tutaj szansa, powiedzmy dla czarnych w tym momencie oczywiście, bo pion mniej, więc trzeba się bronić. To jest może jednak zostawienie samych hetmanów bez wieży i może jakieś pułapki się tutaj nadarzą. No Kasparow wymienia tę wieżę i zagrywa król F1. No właśnie, widzimy, że nie wpuszcza nigdzie hetmana. To jest dobre zagranie. Goniec na E5 ze strony czarnych. Hetman F3. Troszeczkę Hetman bliżej. Goniec zagrywa na D6. Czyli widzimy tutaj, goniec się przestawił w tę stronę. Skoczek zagrywa na F4, moi drodzy. No cóż, posunięcie tak naprawdę tutaj białe nie robią żadnych spektakularnych błędów ani jakichś super niedokładności. To są bardzo normalne posunięcia. A tak na piona. A jak nie, to skoczek świetnie się uprasuje na polu D3. Dlatego też prawdopodobnie Awerbach postanowił wymienić te y, lekkie figury i zostawić sobie hetmany w grze, hetman G6. Słusznie, moi drodzy, to jest taka, taki mały ratunek i taka mała podpowiedź dla nas, że jak mamy pionka mniej w końcówce, a są hetmany, to te hetmanówki nie zawsze są, że tak powiem, tak gładko wygrane. Dla tej strony, które mają przewagę materialną. No i tutaj Kasparow na szczęście zagrywa jedyny ruch, który daje szansę na zwycięstwo, oczywiście, i jest to posunięcie Hetman D2. No trzeba tutaj grać, moi drodzy, nie ma innego wyjścia. E, tutaj bicie pionka w tym momencie by się wiązało z biciem pionka na C2 i problemy. Po stronie białych, to znaczy problemy, bo białe tu nie przegrają tej partii, ale też nie wygrają po wymianie tych pionków. Hetman zagrywa na D2 i H4. Sprytne, chytre posunięcie z tego względu, że tutaj pionek chce się zakotwiczyć na pole H3. Z tego też względu Kasparow zagrał od razu ruch G3. Przypuszczam, że to jest dobre zagranie. Prawdopodobnie też ruch H3 można by było zagrać. No, Ruch F3. Może, może by, też można by było tutaj dużo posunięć. Oczywiście, białe mają do wyboru. No, G3 nie zagłębiajmy się za mocno. To jest jak najbardziej dobre posunięcie. No, tutaj po posunięciu H3 teraz w tym momencie jest ruch F3. I ten król powolutku tutaj by się przemieszczał wyżej. Hetman nie ma szans dostać się do pola G2. Dlatego też Awerbach no prawdopodobnie wymienił to na G3. Pionek zbił na G3 z H i Hetman E4. Końcówka jest według silnika wygrana dla białych, no ale to nie jest takie proste, moi drodzy. Jeszcze jak poszło dalej? Hetman D3 dobry ruch, no wymiana jest oczywiście z ładna czarnych, przegrana z pionkiem więcej. Hetman zagrywa z pionkiem więcej dla białych, oczywiście. Hetman zagrywa na E5. Posunięcie F4 no nieco ryzykowne, bo odsłania trochę króla, ale to chyba jest wszystko pod kontrolą, znaczy chyba na pewno. Hetman na H5, król G2. No i tutaj w tej sytuacji widzimy też, że nie można cały czas wziąć tego pionka na D4, bo tu Hetman wskakuje. W hetmanówkach bardzo ważne jest to, aby Hetmanem wspomagać tutaj obronę króla. A jednocześnie próbować też jakoś atakować. No, jakoś mi się to łatwo mówi, ale grać jest oczywiście ciężej. C5 ze strony czarnych, obrona piona. Hetman E4, centralizacja, czyli takie powolne tutaj przemieszczanie Hetmana. No grozi ruch Hetman E5 przede wszystkim. Hetman D1, no wkroczył do obozu ten Hetman nieszczęsny. No pozycja tutaj jest wygrana ze strony białych. Wystarczy zagrać taki jeden bardzo ładny ruch, hetman F5. No, hetman F5 dałby duże szanse, gdyż tutaj król mógłby się swobodnie e, powoli przemieszczać. Ten hetman tu by kontrolował dobrze te pola. Leczka Kasparow zagrywa od razu król H3. No król H3 też nie wypuszcza oczywiście wygranej, ale potem posunięcie jest po raz kolejny szach. No i trzeba wrócić i znowu hetman zagrywa na D1. Więc tak tutaj za bardzo grać nie można. To może takie sprawdzenie trochę przeciwnika. Niestety tutaj 11-letni Gary gra F5. No, niestety, bo to troszeczkę utrudnia realizację przewagi. No, mimo wszystko, jednak Hetman F5 tam dawał zwycięstwo dosyć łatwe. Oczywiście, dla osób, które chcą się zagłębić troszeczkę w tę końcówkę, a warto na pewno poćwiczyć Hetmanówkę. Polecam sobie samodzielną, oczywiście, tutaj dalszą analizę po Hetman F5. W tej sytuacji król zagrał na A7, posunięcie G4, król na B6, troszeczkę bliżej. Król G3, oczywiście, się przemieszcza. Szach na G1, król H3. Widzimy, że. Oczywiście istnieje szach na F1, ale zawsze Hetman asekuruje. To jest bardzo ważne, żeby Hetmanem asekurować pewne pola, żeby te szachy się w pewnym momencie skończyły. Hetman zagrywa na C1, król H4. Tutaj po raz kolejny został potraktowany król szachem. I Hetman wrócił z powrotem na C1. No i Hetman zagrywa na F4. Bardzo ładne posunięcie tutaj. Nie można zbić pionka na C2 ze względu na Hetman D6. I z szachem będziemy wbijać kolejne pionki przeciwnika. No więc Hetman dał szacha na G1. Król H3. Hetman H1. Hetman H2. Widzimy tutaj białe. Robią co mogą. Po tym zagraniu jest Król H4. No i Hetman zagrał na C6. Hetman F2. Moi drodzy, po Hetman E4. Czarne poddały partię. Taki mam zapis z internetu, no taki znalazłem. I nie pytajcie mnie, dlaczego czarne poddały partię. Nie mam pojęcia, dlaczego Awerbach się poddał. Więc to jest taka wygra z arcymistrzem w symultanie, wiecie, taka z przymrużeniem trochę może oka, aczkolwiek niekoniecznie, bo gra białych była tutaj bardzo dobra, ale to nie koniec analizy, moi drodzy. Sprawdźmy oczywiście... Co, co w tej sytuacji można by było grać? Jeszcze cofnę jeden ruch, bo tutaj zdecydowanie lepszym zagraniem byłoby Hetman H1, Król G3 i Hetman C1. Niezła geometryczna gra i ta pozycja prawdopodobnie zakończyłaby się remisem. Tutaj silnik nie widzi w ogóle zwycięstwa ani manewru dla Białych, żeby, żeby doprowadzić tutaj do 1-0. No i teraz sprawdźmy, co po Hetman E4, moi drodzy. Także widzimy, że hetmanówka była do uratowania i po hetman E4 jak grać, żeby tę partię wygrać. Nie jest to łatwa końcówka. Uwaga. Przykładowy wariant. Król G3, no bo troszeczkę król bliżej z hetmanem lepiej jakby się zaprzyjaźnili. Posunięcie na przykład A5 to jest oczywiście ruch dobry. Tutaj król jest niepotrzebny do ataku, bo zawsze zostanie potraktowany szachem. Posunięcie f6 to jedna z dróg, która tutaj może doprowadzić do pewnego zwycięstwa. Następuje szach i hetman f4. Bicie pionka na f6 nie działa, bo wymieniamy i król biały jest bardzo szybki. W tym momencie mógłby nastąpić szach, król g2, hetman e2, znowu szach, król h3. Widzimy, że cały czas pionek jest nietykalny, bo tu jest opcja przepchania np. piona, dlatego też czarne mogłyby się zdecydować na bicie i po tym ruchu król a7. I bardzo ważny ruch Hetman F5, aby trzymać pionka C2. I tutaj ten pionek ma szansę iść do pola przemiany. Tylko że pojawia się problem, no bo jak sobie analizowałem tą końcówkę poza tutaj analizą na kanale, którą przedstawię. No to stwierdziłem, że król ma bardzo małe szanse, żeby przejść na to skrzydło. Tutaj są sztuczki i ten Hetman zawsze będzie tego króla gonił. Ja tego y, nie, ana, nie, nie przeanalizuję teraz, tylko pokażę opcję, która dałaby ciekawą, y, no, ciekawą opcję na zwycięstwo dla Białych. No na przykład Hetman E3, no, król H4, Hetman Szach, król G3, Hetman E3 z powrotem. Król właśnie już na polu G3, dlatego też Hetman może się zasłonić. Tu mógłby nastąpić na przykład szach, król G2. No i powiedzmy Hetman E6. No bo tak ciężko znaleźć też jakieś tam dobre opcje dla czarnych. Tutaj pamiętajmy, że Hetman musi pilnować troszeczkę tego piona, bo ten pion w pewnym momencie może maszerować. No i teraz pojawia się taka opcja, żeby tego króla przerzucić w ogóle na pole B2. Jak to zrobić? No trzeba to zrobić, żeby spróbować zwyciężyć. Może jest jakaś inna droga. Może warto wrócić, wrzucić tę końcówkę na silnik, na głębszą, głębo, na, na głębokość większą, żeby posprawdzał co i jak. Ja tego fizycznie nie jestem w stanie sprawdzić, no nie potrafię. Za, 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 za trudna trochę końcówka jak dla mnie, no ale... Plan przerzutu króla tutaj na B2 jest w miarę, w miarę łatwy. Król F1, pierwszy ruch. No hetman na przykład H6, aby tutaj pilnować i przeszkadzać. No to nic sobie białe z tego mogło nie robić i zagrać na przykład królem na E2. No właśnie. Taki ruch pod tytułem jak hetman C1 również nie działa, bo hetman E4 zawsze wszystko tutaj trzyma. Więc na przykład król a6, król d1. No widzimy, Hetman nie puszcza cały czas tutaj króla. Król powiedzmy zagrywa na b6. No i troszeczkę centralizujemy hetmana. Hetman d5. Tutaj mamy opcję zawsze, że jak będziemy szachowani, no tutaj akurat nie można, ale tak teoretycznie patrzę, tylko to król zawsze tutaj gra takimi schodkami. Tak mniej więcej ja to sobie to kalkuluję. Na przykład Hetman zagrałby na f6. Hetman f5 w tym momencie. Hetman powiedzmy na C6, aby tam cały czas męczyć króla. Tutaj oczywiście, jakby Hetman zagrał na H6, to jakiś tam G5 się może pojawić, ewentualnie Hetman E5 przytrzymać troszeczkę pole hatba. No, hetmanówki są naprawdę trudne. Po Hetman C6, król C1 po szachu, król B2, Hetman na E1, no i na przykład ruch G5. Już ta końcówka jest względnie prosta. Król bezpieczny, pionek dochodzący. I to by było, moi drodzy, na tyle. No cóż, w tej sytuacji poddanie y, partii przez arcymistrza może było jakąś tam zachętą dla Kasparowa. Nie dowiemy się. Przynajmniej, przynajmniej ja się tego nie dowiem, e, moi drodzy, ale serdecznie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.